No to witajcie kochani w pierwszym filmie w 2024 roku, specjalnie z województwa podkarpackiego, dokładnie w jego stolicy, czyli Rzeszowa. Zawitam do baru Krokietik, dzięki ogólnie filmowi Książula postanowiłem spróbować ten bar i zobaczyć, czy jest tak smacznie jak mówił. Zapraszam do oglądania. Jestem już po konsumpcji tego zestawu obiadowego tutaj z baru Krokieci. Na pierwsze danie było żurek. Ku mojemu zaskoczeniu bardzo mocno chrzanowy. Bardzo ten chrzanniek, nie chrzan jak mówicie. Chrzan był bardzo mocno wyczuwalny w tym żurku. Było go aż za dużo. Dla mnie na dnie w pewnym momencie było tak dużo tego chrzanu, że no było to ok. Trochę bym może mniej dał, żeby było taki większy aromat i ten smak czuć, bo trochę to, jak dla mnie, mogło trochę zabijać smak w jakimś stopniu. Były dwie połówki jajek, ale no jak dla mnie, nie wiem czy to minus, czy po prostu tutaj ogólnie nie było kompletnie ani wędzonki, ani kiełbasy, a potem w menu zobaczyłem, że to był ogólnie żurek z jajkiem, że żurek z kiełbasą jest oddzielnie, chyba tam 2 czy 3 zł drożej. Taką ceną dam temu żurkowi, myślę, 7,5, jak dla mnie jest to spoko żurek, ale no byłoby 8 czy nawet 8,5, ale ten chrzan mi przeszkadzał trochę. No, to przejdę teraz do drugiego zdania. Była to ryba z takimi ziemniaczkami pire, z koperkiem oraz do tego zestaw surówek. Panierka była w tej rybie chrupiąca, ta ryba była ogólnie delikatna, taka przyjemna w smaku. Rzadko czy prawie praktycznie w ogóle nie jadam ryb, no ale już tutaj było akurat zestawienie na rybkę, to postanowiłem spróbować specjalnie dla was. Wiem, że nowy rok, to postanowiłem, że spróbuję rybkę. Ziemniaki były bardzo dobre, bodajże były z wody chyba. Takie coś jak pire, było dwie surówki z czerwonej kapusty i taka kapusta kiszona, tak jakby, czy kapusta biała. Jeśli mogłem pomylić, to najwyżej mnie poprawcie, ale z dwóch ogólnie, z tych surówek najbardziej pasowała mi ta kapusta czerwona, no bo nie wiem, do schabowego czy do takiej rybki to jak dla mnie odpowiednia surówka. Napiszcie w komentarzu ogólnie, jakie lubicie do kotleta schabowego czy do ryby. Siema. To. Widzowie. Dla kotleta schabowego lub dla ryby, jaką lubicie surówkę. Ogólnie taką oceną jak dla mnie tego też jest 7,5 na 10. Taką łączną oceną tego baru mlecznego za obydwa damy 7,5, ale bardzo miła obsługa i za to dodam pół punkta i ogólną cenę za całość jest 8 na 10. Cena spoko, co nie? Cena jak za taki zestaw dnia, to jest, nie wiem czy nie jedna z najtańszych zestawów obiadowych, co do tej pory była u mnie na kanale. To w sumie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. To był to pierwszy odcinek w tym roku i wracam do starego schematu: środa, piątek shorts oraz niedziela długi film. I postanowiłem, że będę wypuszczał te filmy i zarówno shorty o godzinie 17, czyli te pół godziny wcześniej zrobimy. To dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka, że obejrzeliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, żeby społeczności wujka Fornala było więcej. No to pozdrawiam was. Miłego dnia. Cześć!